targi nie ma, też nie ma żadnego powodu, pod wielkim znakiem zapytania. Jak wiemy doskonale, nie ma żadnego powodu, aby miasto nie mogło korzystać z in-house'u w takim zakresie, jak wnioskowało. Te zarzuty, które podniosło KIO, są naszym zdaniem zupełnie bezpodstawne. I dlatego będziemy absolutnie walczyć do końca, bo przykłady innych samorządów pokazują nam, że te rozwiązania są akceptowalne. Niestety Warszawa w tym zakresie jest traktowana gorzej. I dlatego musimy dążyć do tego, aby wygrać tę batalię sądową. My uważamy, że nie to, że gorzej, tylko w innych miastach, takich jak Kraków, widocznie tam urzędnicy i osoby odpowiedzialne za prowadzenie firmy lepiej się przygotowały i ten in-house został im powierzony. Tutaj widać, że nie udaje się. To jest dziwne. Tam można, a tutaj nie. Naszym zdaniem są to działania zupełnie bezpodstawne i nie zgadzamy się zupełnie z decyzją KIO. Tak jeszcze raz powtarzam. Będziemy walczyć do końca, a Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ma być podstawą funkcjonowania nowoczesnego systemu zagospodarowania śmieciami w Warszawie. Czujemy tego, że to pan został tutaj wytypowany na rozmowy, a nie pan Karpiński, który był prezesem. Przypomnę, że był też ministrem, także proszę nie mówić, że to nie jest polityczne wybory są. Który był tutaj prezesem, a teraz jest obecnie sekretarzem, pod którego podlega gospodarka odpadami w mieście. A wysłano pana. Czujemy pan. Proszę państwa, ja wyszedłem do państwa ze względu na to, że nie ma innych osób i w zastępstwie. Natomiast tematy dotyczące zagospodarowania odpadami są priorytetowymi dla miasta stołecznego Warszawy. I proszę wierzyć, że ten temat nie jest w żaden sposób traktowany po macoszemu i wsłuchujemy się w każdy głos, który państwo jako pracownicy, niezależnie od organizacji związkowej, przedstawiacie. Dziękuję bardzo.